Witam serdecznie, nazywam się Piotr Bałsista, jestem fizjoterapeutą. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat bardzo nieprzyjemnego zjawiska, jakim jest kokcygodynia. Jest to ból w rejonie kości ogonowej. Ten ból może ograniczać się tylko do samej kości, bądź może też się rozlewać na rejon kości krzyżowej, pośladków, czasem może promieniować również do nóg. Takim pierwszym skojarzeniem, które będzie nam wyjaśniało przyczynę tych dolegliwości bólowych, to jest uraz, tak? Czyli upadek na przykład na tą kość, czy uderzenie w ten rejon. Natomiast cała masa moich pacjentów ma dolegliwości w tym rejonie, ale w wywiadzie nie wykazują jakiegokolwiek urazu czy uderzenia w tą okolicę. To skąd się ten ból może brać? Przyczyną dolegliwości bólowych w obrębie kości ogonowej mogą być struktury mięśniowe z nią powiązane. To są te elementy, które są tutaj czerwono. I w momencie, kiedy te mięśnie są napięte, przeciążone, mogą dawać dolegliwości bólowe. No dobrze, ale jak to się dzieje, że te mięśnie stają się bolesne? Może być taka prosta przyczyna jak np. zabieg operacyjny w rejonie tutaj krocza, odbytu i powstaje blizna, która ciągnie i daje dolegliwości w tym rejonie, no, ale to zwykle wiemy z wywiadu. Natomiast najczęściej zdarza się tak, że za napięcie tych mięśni odpowiedzialne są jakby mechanizmy takie troszeczkę psychologiczne, czyli dotyczy to osób, które nadmiernie się przejmują albo przyszłością, albo przeszłością, albo są w jakiejś trudnej relacji partnerskiej, rodzicielskiej, bądź z szefem. Cały czas jakieś są negatywne stymulacje, które doprowadzają do tego, że człowiek żyje w napięciu, że odczuwa lęk. Wtedy dochodzi to do napięcia tych mięśni w okolicy kości ogonowej i podwinięcia ogona. I ten ogon na skutek tych myśli zostaje w podwinięciu. Im dłużej te myśli przeżywamy, im na dłuższym odcinku czasu, tym te mięśnie z czasem stają się coraz bardziej przeciążone. Taki mechanizm możemy zaobserwować w przyrodzie u zwierząt, dokładnie u psa. Pies w momencie, kiedy się obawia czegoś, przeżywa stres, podwija ogon i właśnie robi tymi mięśniami powiązanymi z kością ogonową. I u nas się dzieje tak samo, tylko że u psa mamy taką sytuację, że on ten stres przeżywa na krótkim odcinku czasu, potem sytuacja się rozwiązuje i jakby napięcie znika. Natomiast ludzie mają taką możliwość przeżywania różnych przykrych sytuacji na poziomie myślowym. I do naszego organizmu to jest tak jak taki realny stres i reagujemy napięciem mięśniowym w sposób przewlekły, co prowadzi później do przeciążenia tych struktur. No ale teraz druga sprawa, jak sprawdzić, czy rzeczywiście mnie dotyczy ta teoria, o której ja mówię, czy rzeczywiście za moje dolegliwości bólowe odpowiedzialne są mięśnie wokół kości guzicznej. Jest to na to bardzo prosty sposób, wykonujemy badanie samej kości guzicznej, dotykamy do tych mięśni w okolicy kości ogonowej i jeżeli są wrażliwe, jeżeli przy ucisku wywołują znajomy ból, ten, który odczuwa się przy siedzeniu, czy przy dłuższym stanie na przykład, czy przy jakimś ruchu, który właśnie prowokuje ten ból, no to wiemy, że ta struktura jest odpowiedzialna i możemy wtedy wymierzyć dokładnie w tą strukturę odpowiedzialną za dane dolegliwości bólowe terapii. Generalnie terapia opiera się o taką metodę uciskową, czyli odnajdujemy punkty bolesne na mięśniach i je uciskamy dokąd aż się mięsień rozluźni. Można to robić od strony zewnętrznej, natomiast nie jest to tak skuteczne jak metoda per rectum, czyli metoda badania przez odbyt i terapii przez odbyt. Żeby odnieść skutek, wystarczy nierzadko, żeby spotykać się raz w tygodniu i wykonywać tego typu terapię. Jeżeli chodzi o efekty, to najszybciej efekty przychodzą u osób, u których te bóle kości ogonowej są zmienne. Czyli raz mają większe nasilenie, raz mniejsze, czasami znikają, wycofują się, no i na przykład za dwa miesiące ponownie powracają. Zwykle jest to związane z jakimś kolejnym stresem lub na przykład okresem dłuższego siedzenia.
Jeżeli bóle są falujące, no to tacy pacjenci zwykle reagują bardzo szybko i po jednej wizycie już odczuwają znaczną poprawę. Potrzebne jest zrobienie kilku wizyt i wtedy bóle udaje się w jakiś sposób ujarzmić, wycofać lub całkowicie zażegnać. Natomiast dłuższej terapii to wymagają osoby, które na ten ból cierpią przewlekle, dłużej i jest on nieustępujący albo jest cały czas, tylko zmienia swoje nasilenie. Nie znaczy, że takie osoby mają jakąś przeszkodę, żeby dojść do zdrowia, natomiast trzeba się liczyć z tym, że u tych osób ta terapia będzie troszeczkę dłużej trwała. Jeżeli macie takie wątpliwości, co tak naprawdę Wam jest, to zapraszam Was serdecznie na fizjoterapię, ale jednocześnie chciałbym przestrzec, żebyście nie dali się namówić, zanim skorzystacie z terapii przez zabiegi manualne, z terapii wykonywanej przez fizjoterapeutów, żebyście nie dali się namówić na usunięcie kości ogonowej, ponieważ już miałem kilka takich przypadków i niestety to nie pomogło, no bo nie mogło pomóc, bo nie przyczyną była kość ogonowa. Natomiast taka trauma dla tych tkanek napiętych w postaci zabiegu operacyjnego no może niestety zaostrzyć jeszcze ten stan napięciowy. Serdecznie Was zapraszam do kliniki HB. Do zobaczenia.